Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, taki materiał, garść newsów dla Was. Słuchajcie, w arkuszu, który zawsze udostępniam Wam, dodana jest zakładka NFT, ponieważ ten rynek dosyć mocno się rozbija. No i tutaj na Kosmos ekosystemie powstają już projekty, które z tym rynkiem są związane. No to znajdziecie właśnie w tej zakładce, tutaj są różne zakładeczki, mamy airdropy. Wszystko, co z Kosmos ekosystemem jest dosyć ważne, no to ja tutaj umieszczam. No i to ten materiał dotyczący NFT. Tutaj zaczynamy już też działać. Macie linki, co, gdzie trzeba zrobić ewentualnie, żeby gdzieś tam jakieś NFT pomału zdobywać. Także zerknijcie sobie na arkusz i polecam rzecz jasna cały czas tutaj zakładkę airdrop, żeby to sobie śledzić też na bieżąco, zerkać, czy tam jakieś airdropy nam się nie należą. No i teraz nowa zakładeczka doszła, tutaj będziemy mieli informacje dotyczące NFT. Kolejna sprawa, słuchajcie, dzisiaj będzie udostępniona informacja dotycząca airdropu BitSong, warunków odbioru. Airdrop w dniu jutrzejszym prawdopodobnie będzie do odbioru. I co ciekawe, nie będziemy prawdopodobnie musieli nic robić. Te airdropy do nas bezpośrednio na portfele trafią na sieć BitSong. Jeżeli nie macie sieci BitSong, no to proponuję sobie ją ewentualnie dodać. Można to zrobić poprzez platformę Osmosis. Wchodzicie w Assets, wchodzicie w Deposit i klikając na Deposit dodaje Wam się wtedy sieć BitSong. Tak jak mówię, dzisiaj będzie jakaś informacja, napisali wczoraj, że za 12 godzin mamy informację, a ten airdrop w ciągu 48 godzin zostanie rozdzielony dla Atoma, dla Osmosis i dla Juno, czyli mamy trzy tokeny, które się nam kwalifikują. Jeżeli ktoś w stakingu to posiadał, no to macie szansę. Zerknijmy sobie jeszcze w airdropy, zobaczmy, kiedy była migawka dla przypomnienia. Szukamy BitSong. Słuchajcie, migawka była 23 grudnia, czyli dosyć niedawno była robiona, więc spora rzesza użytkowników w Kosmos ekosystemie powinna się załapiać. I słuchajcie, tutaj cena bardzo fajnie też na tego BitSonga poleciała. Mieliśmy tu na poziomie 33 centów, jak na Osmosis została wylistowana tutaj. No i w tej chwili mamy 41 centów, także całkiem fajnie ten airdrop może być. Śledźcie na bieżąco informacje, jak się już coś pojawi, ja na pewno to umieszczę. Informacja, słuchajcie, dotycząca konkursu. Nagrałem materiał dotyczący Rango Exchange, Multibridge'a. Mamy możliwość wymiany i załapiania się tutaj na 100 tysięcy airdropu. No i słuchajcie, ja dodatkowo robię konkurs w związku z tym filmem. Tutaj, słuchajcie, wchodzicie w ten film Rango Exchange, macie wideo Rango Exchange, tutaj airdrop. I dajecie łapki w górę, wpisujecie komentarze, ponieważ będę organizował konkurs i będzie, słuchajcie, tutaj z tego filmu będę brał aktywność, że tak powiem, moich subskrybentów i konkurs dla moich subskrybentów tutaj będzie wkrótce organizowany, także chodźcie, oglądajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, dawajcie łapki w górę, wpisujcie komentarze. No i tutaj ja na tej platformie już troszeczkę odznak zbieram. Próbuję jakieś tam wymiany sobie, słuchajcie, robić. Parę odznak już mi się udało zebrać, jest jeszcze kilka do zebrania, także etapami sobie to rozkładam i próbuję sobie tutaj działać, także polecam Wam ewentualnie też to robić. Pamiętajcie, żeby słuchajcie, robić to z linku, który Wam umieszczam pod filmem, ponieważ robiąc to z linku jest szansa, słuchajcie, na nagrody, nie ode mnie, ale od Rango Exchange. Dla każdych osób, które klikają z linków referencyjnych, oni losują ten airdrop dodatkowy. Mamy airdrop za wykonywanie zadań, to każdy z Was już robi indywidualnie, ale jeżeli wchodzi się z linka referencyjnego, to macie możliwość wygrania dodatkowego airdropu, a tutaj myślę, że będzie dosyć soczysty airdrop, tak jak zresztą widać 100 tysięcy, a nie jest jeszcze tak dużo użytkowników, także jest szansa na zgarnięcie fajnego airdropa. Słuchajcie, kolejna sprawa, wycofałem się z puli, nagrywałem Wam film o Super Launcherze. Ja tutaj umieściłem sobie tokeny do uczestnictwa w IDO, ale miałem też umieszczone dwie farmy. No i dosyć mocno liczyłem tutaj na projekt BIG. Projekt BIG mi bardzo fajnie dał zarobić. To jest gra NFT Play to Earn.
Black A Galaxy się nazywa. Ja tu sobie wrzuciłem, bo był bardzo fajny procent na staking i stakeowałem te BYG. Sporo mi się tego wystakeowało, natomiast troszeczkę zawiodło moje oczekiwania. Tutaj token, słuchajcie, jest w tej chwili po 9 centów. On zaliczył z tydzień temu, albo z półtora tygodnia jakiegoś rug pulla. Ktoś im sprzedał 3 miliony tokenów, gdzieś jakaś tam pomyłka była na stronie. Oni to troszeczkę odbili, wyrównali to, natomiast no już tak mocno token na mnie nie odzyskał tego pułapu 30 centów, także ja się na chwilę obecną z tego projektu wycofałem. Co prawda ten projekt jeszcze ma szansę, słuchajcie, tutaj dalszego rozwoju, bo oprócz strony, gdzie mamy te NFT i tam sobie to działamy i zbieramy i stakeujemy, tam jest nawet 600%, także całkiem fajnie to się zapowiada, natomiast tutaj jeszcze dodali też, zobaczcie, taki materiał, krótki wam puszczę, jest sytuacja, że oni będą mieli taką jeszcze grę dodatkową, oprócz tego, że mamy NFT tam, to tutaj będzie można latać takimi stateczkami sobie, także tak to, słuchajcie, wygląda. Być może jeszcze tutaj jakiś impuls do tego będzie, żeby dalszy ewentualnie tutaj przyglądać się temu projektowi, ewentualnie do niego jeszcze wrócić. Także tak to wygląda. Bitsong, to co mówiłem wkrótce. No i jeszcze sprawa, słuchajcie, na koniec prośba do was o subskrypcję mojego kanału, bo to pozwala mi się rozwijać i daje motywację do pracy. I jeszcze informacja taka ostatnia, no to przymierzam się do nagrania, jeżeli pozwoli czas, materiału dotyczące kosmosu, ekosystemu i słuchajcie, mamy tak kilka garści informacji, jakie są rzeczy zapowiadane nam tutaj w kosmos, ekosystemie na 2022 rok. Ja się spróbuję tutaj przymierzyć do materiału, troszeczkę poczytać i przekazać wam parę newsów, parę informacji, czego możemy ewentualnie w najbliższym czasie się spodziewać. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.